mamy do czynienia z sytuacją wycinania czy obcinania prawa dostępu do informacji publicznej. Jako przedstawiciele organizacji społecznych musimy powiedzieć bardzo mocno, to jest ustawa, która zapewnia nam narzędzia pracy, to jest ustawa, która pozwala nam kontrolować władze publiczne. Żeby wiedzieć, komu chcemy powierzyć władzę, musimy wiedzieć, co dokładnie jest z nią robione. Bez niezależnej kontroli władzy publicznej tak naprawdę nie ma demokracji, nie ma rządów prawa. Nie dowiemy się, jak są wydatkowane publiczne pieniądze, nie dowiemy się tego, jak są podejmowane decyzje. Informacja to wiedza, a wiedza jest nośnikiem postępu. Bez tego bylibyśmy pewnie jeszcze w jaskiniach. Niestety ta wiedza, szczególnie zaś informacja, bywa wykorzystywana zupełnie niewłaściwie. Potrzebujemy wiedzy o tym, jak władza wydaje nasze pieniądze. Pieniądze z naszych wspólnych podatków. Bez tego nie jesteśmy w stanie podejmować rzetelnych decyzji jako elektorat. Uważam, że prawo do informacji jest fundamentem demokracji i nie zgadzam się na to, żebyśmy wiedzieli mniej. Informacja publiczna to podstawa jawności życia publicznego. Dzięki temu prawu każdy i każda z nas może skutecznie domagać się od osób sprawujących władzę informacji na temat ich działań. Wiemy, że na straży demokracji, praw człowieka, jawności trzeba stać cały czas. Tak samo jak stalibyśmy tutaj te 7 czy 8 lat temu, tak samo stoimy tutaj, w tych nowych, chyba jeszcze gorszych okolicznościach. Jawności nie da się zatrzymać i nawet jeżeli przegłosują, to będziemy robić wszystko i walczyć, żeby było tak, jak trzeba, jak powinno być.